Phantom Liberty już za rogiem, a to oznacza całkowicie nową historię, questy poboczne, a także zmianę wielu systemów, które znamy z podstawowej wersji gry. Jest jednak kilka rzeczy, które warto zrobić jeszcze przed premierą dodatku, by być jak najlepiej przygotowanym. O czym dokładnie mówię, przekonacie się za chwilę. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek 10 porad przed Phantom Liberty. Numer 1. Sprawdź, jak gra działa na Twoim sprzęcie na najnowszej aktualizacji. Jest to najprawdopodobniej ostatnia aktualizacja przed dodatkiem, więc warto sprawdzić, czy DLC pójdzie na Waszym sprzęcie. Wykorzystajcie któryś z programów do pokazywania klatkarzu i przetestujcie grę. Wymagania sprzętowe teoretycznie zostały zwiększone, ale hej, to wciąż ta sama gra, więc w najgorszym wypadku sprawdźcie swoje FPS-y i odejmijcie kilka procent. I to powinno w zupełności wystarczyć jako symulacja warunków gry z Widma Wolności. Numer 2. Przemyśl swój build, ale nie tak dokładnie, patrząc na każdą z umiejętności z osobna, a tak ogólnie, czy po przejściu podstawowej wersji gry, dajmy na to z ninją z Mantis Blade'ami, Phantom Liberty nie chcesz zostać działającym z ukrycia netrunnerem. Ale Jaro, tak się nie da, ja już przydzieliłem wszystkie punkty i nie da się tego zmienić. A właśnie, że się da, a przynajmniej będzie się dało po premierze Widma Wolności. Zgodnie ze słowami Pawła Sasko na Twitterze, po pobraniu dodatku gra da nam możliwość zresetowania całego drzewka z racji kompletnej przebudowy systemu umiejętności. Numer 3. Rozważnie dobierz wszczepy. Do tej pory wszczepów mogliśmy zainstalować tyle, ile było nam to slotów, teraz jednak będą one zarówno oferować inne statystyki pancerza, a także będą zwiększać poziom statystyki czegoś na wzór cyberpsychozy, która nakładać będzie negatywne efekty na postać. Zasada im więcej tym lepiej z podstawowej wersji gry idzie więc w zapomnienie na rzecz zasady wybierz mądrze. Więcej o cyberpsychodzie wspomniałem w tym filmie. Numer 4. Nie zabijaj Reaper Doków. Na przestrzeni fabuły cyberpunka natkniesz się na wielu Reaperów, wśród których dwóch możesz zabić. Sporym błędem jest pozbawienie ich życia bez wcześniejszego wykupienia ich asortymentu, bo oferują oni wyjątkowe bronie niedostępne do zdobycia nigdzie indziej, w szczególności Fingers. Istnieje też szansa, że wraz z patchem wchodzącym do gry wraz z dodatkiem, Redzi zaktualizują również asortyment Reaper Doków o nowe wszczepy, z racji tego, że ich działanie i zastosowanie będzie przebudowane, więc lepiej utrzymać ich przy życiu. Numer 5. Oszczędź pieniądze na samochody z wieżyczkami i sklep na czarnym rynku. Tak, te rzeczy to dodatki, które wprowadzi Phantom Liberty i o których wspomniałem więcej również w tym filmie, więc polecam go sprawdzić jako następny, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zarówno pojazdy z osprzętowaniem, jak i specjalne czarnorynkowe wszczepy będą kosztować sporo euro-dolarów. Niegłupim pomysłem jest zatem zebranie ich jak najwięcej się da jeszcze przed premierą dodatku, by nie musić robić miliona misji kurierskich, by móc wykorzystać którąś z tych opcji podczas ogrywania fabuły Widma Wolności. Numer 6. Uratuj Takemurę. Według słów deweloperów dodatek zagrać będziemy mogli w dowolnym momencie podstawowej wersji cyberpunka, jedynym wymogiem jest ukończenie prologu. Widmo Wolności ma teoretycznie tworzyć odrębną całość, jeśli chodzi o historię V, jednak nie wyklucza to nawiązań do postaci z podstawki. Oznacza to, że zarówno V, jak i inne postaci mogą wspominać o bohaterach z Phantom Liberty i vice versa. Mało prawdopodobne wydaje się, by któreś ze znanych nam już postaci jak Judy czy na przykład Kerry odgrywały ważną rolę w dodatku, ale w razie czego warto postarać się o przeżycie tych bohaterów, o których losie możemy zdecydować, gdyby jakimś cudem mieli pojawić się w Widmie Wolności. Numer 7. Zbuduj dobrą relację z Johnem. Wiemy na 100%, że Keanu powraca w roli Silverhanda. Wiemy niestety też, że Songbird może być wrogo nastawiona do Johnego i faktycznie traktować go jedynie jako śmiecia, którego trzeba się pozbyć i będzie starać się go przez większość gry uciszać swoimi zdolnościami hakerskimi. Być może jednak procent z życia z Rockerboyem będzie miał jakieś znaczenie w dodatku, tak samo jak w podstawce cyberpunka, i może odblokować dodatkowe opcje, czy to dialogowe, czy opcjonalne zakończenia, więc warto mieć to na uwadze i postarać się o jak najlepszą relację z Johnem. Numer 8. Przejdź wszystkie zakończenia i odblokuj wszystkie ekskluzywne przedmioty. Przygodę z DLC warto rozpocząć dobrze wyposażonym, a bardzo dobrą opcją do wejścia w posiadanie wyjątkowych broni jest ukończenie gry na każdy możliwy sposób, gdyż każdy z zakończeń oferuje inne przedmioty ikoniczne, które warto zebrać. Dla przykładu zakończenie z nomadami daje nam gigafajną kurtkę Aldecaldos i rewolwer, a w zakończeniu z Rogue dostajemy specjalne buty i pistolet Pride należący do Rogue. Dodatkowo pokonanie Adama Smashera daje nam dostęp do jego kwatery na Ebunikę,
gdzie znajdziemy masę dobrego sprzętu. Numer 9. Wykup umiejętności kraftowania. Tak, w tej grze jest kraftowanie. Też nie wiedziałem podczas pierwszego przejścia gry w 2020 roku. Nie martwcie się, nie jesteście jedyni. Zdolność kraftowania może okazać się bardzo przydatna, jeśli faktycznie zdecydujemy się na tworzenie broni ze schematów, tworzenie ulepszeń itd. Na czarnym rynku w Dogtown również może być możliwość zakupienia wyjątkowych schematów, które mogą wymagać odblokowania konkretnych perków, dlatego warto pomyśleć o tym zawczasu, by później nie musieć marnować wielu materiałów i zwiększyć swoje szanse na darmowe ulepszenia. Numer 10. Jeśli myślisz o nowym przejściu gry, by mieć świeżego save'a gotowego na Phantom Liberty, to sugerowałbym odłożenie tego pomysłu na premierę dodatku. Wtedy bowiem możliwa będzie już gra ze wszystkimi zmianami, a według wstępnych doniesień będzie to zupełnie inne doświadczenie, przynajmniej w kontekście budowania postaci, doboru skilli i wyposażenia. Wtedy też od początku gry wszystkie zmiany będą wprowadzane i przedstawiane graczowi na bieżąco, dzięki czemu nie będzie się to tak szybko nakładać, nie dostaniemy całej kupy nowych zmian, tylko stopniowo będzie to odblokowywane i będzie o wiele bardziej przejrzyste. Nie zrozumcie mnie źle, niech każdy robi co chce, ale uważam, że o wiele lepiej jest przygotować sobie save endgame'owy tuż przed spotkaniem z Hanako, a nowy experience z nowego przejścia zostawcie sobie na premierę dodatku. Porady poradami, a my przeszliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych tipów okaże się przydatna na premierę Phantom Liberty i że zapewnią Wam przyjemny start dodatku. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!